Cześć widzowie, witamy was z Krzyśkiem z nadrzeki. Siema. Kopiemy sobie, sobota rano. Lecimy akurat z drugim wiadrem. Pokażę wam teraz, co u Krzyśka. A tam niewiele. Grubo jest, nie przesadzaj, Krzyśku. Teraz pójdziemy do mnie rzucić okiem. Jest niewiele gorzej. A teraz pokażę wam dziurę, w której kopię. Oto moja skarbonka. Fajna jest. Materiał taki, jak lubię. Grube kamienie. A między tym wszystkim bardzo fajny żwir. Tutaj akurat trochę z błotem, więc się klei. O, przekrój wygląda mniej więcej tak. Jak widzicie coś takiego, od razu wbijajcie w tą łopatę sprawdzić, czy nie ma w tym złota, bo to idealny materiał do kopania. No dobra, widzimy się za chwilę. Dosypałem kolejne dwa wiadra na płucznie. Wygląda to bardzo kolorowo. Fajnie jest. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, idę dalej w dziurze grzebać. Dorzuciłem kolejne wiadro. Jest po prostu rewelacja. Ale teraz popatrzcie na to, co się dzieje u Krzysia. Bo Krzychu przed chwilą wyczyścił gumę totalnie i wrzuca na świeżo. No bomba. Normalnie bomba. Odpłukałem gumę po 6 wiaderkach. No i patrzcie, co mi się tutaj pokazało. No sami przyznacie, że bardzo przyzwoicie. Oczywiście jeszcze trochę zostało w magnetycie, bo odpłukiwałem na szybko. Czyli tam jeszcze kilka złocinek do tego dojdzie. Dla mnie bomba.